Gość Radia Płońsk. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się ksiądz Tomasz Kolczyński. Jestem wikariuszem w parafii Świętej Trójcy w Wyszogrodzie. Bardzo się cieszę, że pan redaktor poprosił mnie o przygotowanie tej audycji na tak wyjątkowy dzień, jakim jest Wielki Piątek. Jak wyjątkowy jest to dzień i na czym ta wyjątkowość polega, za chwileczkę wspólnie się nad tym zatrzymamy. Tym bardziej jest mi miło z tej racji, że przecież to miasto to moje rodzinne miasto, więc tym bardziej jest mi ogromnie przyjemnie spotkać się dzisiaj na tej antenie. Właśnie, dzisiaj. Przeżywamy dzisiaj Wielki Piątek. Jest to bardzo wyjątkowy dzień, jak już powiedziałem. Wyjątkowy pod wieloma względami. I pod względem obrzędowym, obyczajowym, ale też i pod względem treści, przekazu, który ze sobą niesie. Jak wiemy, bądź może przypominamy sobie, Wielki Piątek upamiętnia dla nas, katolików, wydarzenia na Golgocie, a w zasadzie nawet to, co się wydarzyło jeszcze wcześniej, czyli mękę i śmierć Jezusa, czyli Jego przesłuchiwanie, Jego bicie, Jego biczowanie, cierniem ukoronowanie, drogę krzyżową w ogromnym bólu, odrzuceniu, odtrąceniu przez wszystkich, także przez najbliższych, i ostatecznie śmierć w ogromnej męce na krzyżu jako największy potępieniec w takim też bardzo trudnym doświadczeniu właśnie też samotności, której Jezus zresztą też daje głośno wyraz w słowach: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Ta ogromna samotność Jezusa wręcz wydziera się z Jego serca. Te wydarzenia właśnie upamiętnia nam Wielki Piątek. I poniekąd każdy piątek przez cały rok jest czy powinien być dla katolika właśnie przypomnieniem tych wydarzeń. Nie po to, żeby może jakoś się zasmucać, czy wprowadzać się w taki stan przygnębienia, ale bardziej refleksji nad sobą przede wszystkim, nad własnym życiem i wdzięczności za Bożą miłość, za Bożą łaskę, której my nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić w żaden sposób, czy pojąć, czy zrozumieć, ponieważ ona przekracza wszelkie nasze ludzkie normy, wszelkie nasze ludzkie ramy myślenia, postrzegania. Dla nas jest po prostu niepojęta. Ta Boża miłość, która najpełniej ukazała się właśnie przez te wydarzenia Wielkiego Piątku, przez mękę i śmierć Chrystusa, których ostatecznie zwieńczeniem, i to musimy też pamiętać, jest zmartwychwstanie. Nie ma męki, nie ma śmierci Chrystusa bez Jego zmartwychwstania. To jest nierozerwalna całość. Dzisiaj właśnie jednak skupiamy się na tych wydarzeniach z tamtego piątku, z tamtych godzin, kiedy Jezus był bity, przesłuchiwany i skazany na śmierć, kiedy konał. I tak jak powiedziałem, ten dzisiejszy dzień jest bardzo wyjątkowy, także pod względem obrzędowym, czy pod względem zwyczajowym. Jeżeli chodzi o obrzędy liturgiczne, Wielki Piątek jest jedynym dniem, kiedy w całym Kościele Powszechnym, na całym świecie, nie ma sprawowanej Eucharystii, nie ma odprawianej mszy świętej. Jest za to nabożeństwo męki pańskiej. Ono się składa z trzech tak jakby elementów, ale nie mamy Eucharystii, nie mamy części eucharystycznej, czyli nie mamy przede wszystkim konsekracji. Nie jest konsekrowany chleb i wino podczas tego nabożeństwa, ponieważ dzisiaj Chrystus kona.
rozpamiętujemy właśnie tę mękę i śmierć Chrystusa i na nabożeństwie męki pańskiej w Wielki Piątek w Komunii Świętej przyjmujemy Chrystusa, który pod postacią chleba został konsekrowany, został przemieniony podczas wczorajszej liturgii wielkoczwartkowej, liturgii upamiętniającej ostatnią wieczerzę, ustanowienie właśnie Eucharystii i kapłaństwa. Więc to jest pierwszy taki element wyjątkowy w tym dzisiejszym dniu. To jest, nie ma Eucharystii. Jest liturgia słowa, w której szczególnie najważniejszą rolę odgrywa oczywiście męka Jezusa Chrystusa według Ewangelii świętego Jana. Jest także potem liturgia część oddania czci krzyżowi, kiedy to podchodzimy procesyjnie, tak jak to zwyczajnie czynimy podczas Komunii Świętej, podchodzimy, by oddać cześć Chrystusowi ukrzyżowanemu, cierpiącemu za nas, dla nas. I trzecia część to jest część eucharystyczna, podczas której przyjmujemy Komunię Świętą, ale tak jak powiedziałem, nie nowo konsekrowaną, tylko chleb zakonsekrowany Chrystusa w chlebie zakonsekrowanym dzień przed, czyli w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. I później następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu z ołtarza ciemnicy do grobu pańskiego i tam do momentu zmartwychwstania będzie adorowany Najświętszy Sakrament w grobie upamiętniającym mękę i śmierć Chrystusa dla naszego zbawienia. Pod względem obrzędowym dzisiejszy dzień jest też wyjątkowy, ponieważ Wielki Piątek jest to jeden z dwóch dni w ciągu całego roku, kiedy katolika obowiązuje post ścisły, czyli nie tylko powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych, ale też ograniczamy ilość spożywanych posiłków do jednego tylko posiłku dosyta i dwóch, powiedzmy, takich niepełnych, na znak właśnie też podjętej przez nas pokuty i umartwienia, przede wszystkim w celu zjednoczenia się z Chrystusem, naszą ofiarą z Jego ofiarą. Natomiast jeżeli chodzi o treści, no, Wielki Piątek przede wszystkim przypomina nam o naszej słabości. Patrząc na Chrystusa ukrzyżowanego, słuchając opisu Jego męki, jesteśmy zaproszeni do tego, by uświadomić sobie na nowo, że to poniekąd też przez moje grzechy, przez moje słabości, przez moje błędy Chrystus wydał się na tę śmierć i mękę dobrowolnie dla mojego zbawienia, dla mojego odkupienia właśnie z tych moich błędów, grzechów, słabości. I przez te nasze właśnie grzechy mamy swój tak jakby współudział w tym skazywaniu Jezusa. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby nas upodlić. Chodzi o to, by na nowo zaprosić człowieka na drogę pokory. Pokory, której, no, mam wrażenie, że zwłaszcza no, nam żyjącym w dzisiejszym świecie bardzo często brakuje. Czujemy się wielcy, czujemy się mocni, czujemy się silni. Mamy często poczucie niemalże nieograniczonej władzy i kontrolowania siebie samych, innych, niemalże całego świata. Ale tak w rzeczywistości nie jest. Każdy nasz grzech, każdy nasz błąd, każda nasza słabość nam o tym przypomina. I my często nie potrafimy tej prawdy przyjąć i zaakceptować w sobie, że po prostu jesteśmy ludźmi. I o tym nam też przypomina właśnie Wielki Piątek. Że jesteśmy ludźmi i że no, czasami błądzimy. I ten margines błędu w naszych planach, w naszych działaniach powinniśmy umieć uwzględnić. I życzę i sobie, i wszystkim naszym słuchaczom, i każdemu przeżywającemu dzisiaj ten Wielki Piątek,
abyśmy właśnie na to doświadczenie się otworzyli, na doświadczenie prawdy o sobie jako ludziach słabych, jako ludziach potrzebujących Bożego wsparcia i Bożej łaski, ale także na doświadczenie właśnie tej bliskości Boga, Boga, który jest miłością, Boga, który tak bardzo nas umiłował, że dał swojego Syna za nasze zbawienie. I może niech to jednocześnie będą też moje życzenia dla nas wszystkich na ten dzisiejszy dzień, na te najbliższe dni, które są czasem wyjątkowej też właśnie łaski, bliskości Boga, który pragnie dawać nam siebie i umacniać nas, pociągać nas ku sobie, byśmy doświadczyli nowości życia w Jezusie Chrystusie. Dziękuję serdecznie i niech Pan Bóg wszystkim nam błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.